Przyznam, że nie umiem znaleźć określenia na stan, w jakim go czytam, bo podziwiam tę panią, która mimo śmierci dziecka miała jeszcze chęć dziękowania milicjantowi za pomoc. Chciałem również odpowiedzieć pani Irenie z Chełma. Pani sprawą zainteresowałem się, sądzę, że nadałem jej bieg i sądzę, że sprawa ta znajdzie właściwy finał. I jeszcze jeden list. Szanowny panie pułkowniku, od wielu miesięcy mam zamiar napisać do pana. Teraz wreszcie urzeczywistniam ten zamiar. Za każdym razem, kiedy oglądam program 997, mówię sobie, dzisiaj napiszę na pewno, ale jak popatrzę na pana, to przechodzi mi ochota. Ma pan taką bezwzględną twarz, ale przy tym miły i ujmujący głos. Postanowiłem sobie wiele lat temu, po bardzo przykrych doświadczeniach, nigdy nie mieć najmniejszego kontaktu z przedstawicielem prawa i porządku. Ale jak oglądam program prowadzony przez pana, to dziwię się, że nikt z mojej miejscowości nie napisał do pana. Mieszkam w małej miejscowości w województwie opolskim Głuchołazy. U nas komisariat MO ma numer 313, a nie jak pan podaje w każdym mieście 997. 997 to numer telefonu zakładów przemysłowych, które szyją rękawiczki. Mam nadzieję, że władze telekomunikacyjne tego rejonu zareagują na dzisiejszy program i przywrócą normalny stan telefonów w Głuchołazach. I proszę państwa, chciałbym podziękować państwu za wybranie mnie kandydatem do Wiktora. Dziś otrzymałem tę nagrodę i przedstawiam ją w całej krasie. Dziękuję bardzo.